Cześć. Dzisiaj zajmiemy się instalacją systemu Debian Linux w architekturze mainframe na emulatorze Herkules. Oto plan naszych działań. Potrzebujemy system z dostępem do roota, około 4 GB wolnego miejsca na dysku. Należy włączyć forwardowanie oraz ustawić routing statyczny na routerze do naszego systemu. Mieć oczywiście zainstalowanego Herkulesa, pobrać płytę instalacyjną Debiana, link po prawo, posiadać możliwie dużo pamięci i procesorów oraz dużo cierpliwości, następnie stworzyć plik konfiguracyjny Herkulesa i wygenerować dysk. To zabieramy się do roboty. Przyjmuję, że pierwsze dwa punkty zostały załatwione, więc przejdziemy od razu do trzeciego, to jest forwardowanie portów. Przygotowałem wcześniej taki skrypt, który uruchamia tą funkcję oraz ustawia maskaradę na interfejsie sieciowym ETH0. Należy sprawdzić, czy routing się naprawdę włączył. Wszystko wygląda w porządku. Ustawienie routingu statycznego nie pokażę, ponieważ jest to indywidualna kwestia dla każdego routera. Herkules jest już zainstalowany, a płyta instalacyjna pobrana, więc należy ją zamontować. Możemy zająć się teraz plikiem konfiguracyjnym naszego Herkulesa. Przydzieliłem mu 2 GB pamięci RAM, 8 procesorów, jeden dysk oraz oczywiście interfejs sieciowy. Jest on niezbędny do instalacji systemu. Wygenerujmy teraz dysk, z którego będziemy korzystać podczas naszej instalacji. Nazwałem go Rescue, ponieważ będzie to system ratunkowy. Moduł trzeci, który zapewni nam 2,5 GB miejsca na dysku, w zupełności wystarczy na tego typu system, bez dodatkowych pakietów. Dysk mamy wygenerowany, możemy zatem przejść do uruchomienia Herkulesa. Zalecam jednak przelogowanie się na roota ze względu na to, że zredukuje to ilość ewentualnych błędów, jakie możemy napotkać podczas instalacji. Upewnijmy się, czy wszystko idzie zgodnie z planem. Mamy 8 procesorów, jeden dysk oraz interfejs sieciowy. Możemy zatem przystąpić do uruchomienia systemu. Wybieramy urządzenie Channel to Channel, adresy sieciówek. Następnie nadajemy adres IP zgodny z tym, co mieliśmy w pliku konfiguracyjnym. Serwer DNS wskażemy na serwer Google'a. Nazwa serwera to Rescue. I jeszcze domena. W tym kroku nadajemy hasło instalacyjne dla naszego systemu. Jest to jednorazowe, więc możemy nadać coś prostego. Możemy się już zalogować do instalatora naszego systemu. Przyjmujemy certyfikat, podajemy hasło i możemy kontynuować instalację w nieco wygodniejszej formie. W międzyczasie możemy przełączyć się tutaj na widok procesorów, aby obserwować, czy instalacja przebiega sprawnie i nic się nie zawiesiło.
Jeżeli chodzi o lokalizację, wybieramy oczywiście Polska, jak również serwer lustrzany. I ze względu na to, że jest to architektura bardzo mało popularna, polecam korzystanie z tych głównych serwerów lustrzanych w domenie Debian, ponieważ nie na każdym serwerze znajdują się pliki instalacyjne mainframe'a. Ja korzystam z serwera proxy, aby przyspieszyć tę instalację, natomiast nie jest to konieczne. Przy okazji uruchomię sobie jeszcze jeden terminal. Na nim będę mógł obserwować, która paczka zostaje aktualnie pobrana i czy wszystko również idzie zgodnie z planem. W tym kroku nadajemy hasło dla roota oraz tworzymy zwykłego użytkownika. Linux spodziewa się 4-kilobajtowego bloku, który nie jest domyślny na mainframe, zatem każdy dysk, z którego chcemy skorzystać, należy wpierw sformatować. Założymy teraz pojedynczą partycję na tym dysku. Nadamy jej etykietę Rescue. Dzięki temu w przypadku jakiejś awarii czy odzyskiwania plików ten dysk nie będzie nam się mylił z pozostałymi. Instalator zwraca uwagę, że nie ustawiliśmy przestrzeni wymiany, ale nasz system ma 2 GB pamięci, co w zupełności wystarczy, więc możemy ten krok pominąć. I zapisujemy zmianę na dyski. Nie jest to wymagane, ale możemy wyrazić zgodę na wysyłanie przez nas informacji o najczęściej instalowanych programach. W tym kroku wybieramy zestaw oprogramowania, który chcemy zainstalować. Nie interesuje nas środowisko graficzne ani żadne dodatki, więc zostawiamy wszystkie wartości domyślne. Ok, nasza instalacja dobiegła końca. Możemy wyłączyć system. Przy okazji, na potwierdzenie moich słów, że Herkules jest naprawdę bardzo powolny, zróbmy sobie krótki test odczytu. Gigabajta na sekundę. Zaraz miejmy nadzieję, powtórzymy to w naszym nowym Linuxie. W tej chwili będziemy IPL-ować już nie z płyty instalacyjnej, tylko z naszego dysku, który ma numer 120. Ok, spróbujmy. Jak widać, udało się. Platforma jest mainframe'owa. I system zachowuje się tak jak zwykły Z Linux. Już prawie skończyliśmy, pozostaje nam tylko jedna rzecz. Aktualnie nasz system nie ma zdefiniowanej bramy, więc należy to poprawić. Jako bramę wskazuje oczywiście naszego peceta. Dodamy ją jeszcze z palca.
i proszę. W tej chwili możemy instalować dowolne programy. No i jeszcze obiecany test dysku. Test się zakończył, jak widać czas i prędkość znacznie się różnią. Tam mieliśmy przeszło 1,2 GB na sekundę, a tu osiągamy prędkość słabego pendrive'a. To wszystko z mojej strony, dzięki za uwagę i mam nadzieję, że Wam również uda się zainstalować swojego własnego Z Linuxa.